Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym wideoporadniku będziemy modelować fundamenty dla naszego budynku jednorodzinnego. Po uruchomieniu programu Revit naszym oczom ukazuje się taki oto interfejs. Mamy w nim do wyboru cztery różne wzory, szablony. My będziemy korzystać dzisiaj z szablonu architektonicznego. Oprócz tego w Revicie możemy tworzyć nowe rodziny, czyli odpowiedniki bloków w AutoCADzie. Możemy także stworzyć nową bryłę koncepcyjną, ale to będziemy omawiać w innych wideoporadnikach. Tak więc zaczynamy. Uruchamiamy szablon architektoniczny. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie ustawienie sobie odpowiednich jednostek. Możemy to zrobić za pomocą skrótu klawiszowego UN i zmieńmy sobie milimetry na centymetry. Ustawimy jedno miejsce po przecinku, klikniemy OK. Równie dobrze możemy to zrobić w zakładce Manage i mamy tutaj Project Units i też możemy tutaj zmieniać nasze jednostki. Kiedy już mamy wybrane centymetry, zmieńmy sobie na naszą widoczność, na najwyższą jakość, na najbardziej dokładną. Ustawmy sobie model nacieniowany. I pierwsze, od czego zaczniemy, to narysowanie osi konstrukcyjnych, zakładka architektura, siatka i zaczniemy rysować nasze osie. Jak widzimy, Revit automatycznie nadaje nam naszym osiom numer. Teraz, kiedy chcemy narysować kolejną oś w odpowiednim odsunięciu od uprzednio narysowanej, wpiszmy tą odległość. Pamiętajmy, że jednostka to centymetry. Będzie to 4 metry, czyli 400 centymetrów. I teraz musimy pamiętać o zmianie narzędzia, czyli wybierz linię i teraz po najechaniu, jeżeli dojedziemy z tej strony, linia pokaże się nam u góry, jeżeli od dołu, to odpowiednio linia proponowana do narysowania pokaże się u dołu. My będziemy poruszać się ku dołowi, w związku z czym pierwsza odległość jest, kolejna 250 cm. Kolejna 450. OK. Mamy narysowane nasze poziome osie liczbowe. Kolejnym krokiem będzie stworzenie oczywiście osi literowej. Ponownie wracamy do narzędzia rysowania linii. Pamiętamy o usunięciu offsetu 0 i rysujemy naszą pierwszą oś. Po narysowaniu musimy tutaj zmienić jej nazwę, dwukliknięcie i zmieniamy to na A. Kolejna rzecz to zaznaczenie osi i teraz kolejny skrót klawiszowy. Utwórz podobne, czyli CS. Najpierw zaznaczamy co i później CS na klawiaturze i jesteśmy już w narzędziu siatka. OK. I teraz wybieramy znowu linię i będziemy poruszać się offsetem i będzie to na początek 5 metrów. Poruszamy się w prawo. Jak widzimy, Revit automatycznie ustawia nam kolejne litery. Kolejna oś będzie oddalona o 6 metrów. Kolejna, ostatnia o metrów 3. OK. Mamy stworzone nasze osie. Będziemy teraz musieli sobie spowodować to, aby program pokazywał nam wszystkie osie na wszystkich naszych widokach. I teraz, aby to zrobić, musimy przejść do zakładki Elewacje, otworzyć dowolny widok. I w tej zakładce możemy tworzyć kolejne poziomy.
Stworzymy sobie kolejny poziom, czyli zaznaczę i skrót klawiszowy CS. Wybierz linię, odsunięcie to będzie 120 cm. I Revit stworzył nam kolejny poziom. My zmienimy im nazwę na poziom 0, poziom 1. Od razu zmienimy też wysokość na 3 metry. Poziom minus 1. I teraz zauważmy jedną rzecz, że Revit nam tutaj ustawił poziom minus 1 na samym końcu, pomimo że wydaje nam się, że powinien być u samej góry, ale tak działa tutaj znak minusa. I teraz otwórzmy ten widok. I mamy naszym tutaj też na naszym widoku utworzone siatki. Jednak żeby wszystko mieć pewność, że dobrze działa, przeciągnijmy sobie siatki do dołu. I teraz wróćmy na nasz poziom 0. Możemy teraz narzędziem opisz, wymiaruj, zwymiarować odległości pomiędzy naszymi osiami. Skrót klawiszowy DI i zaznaczamy wszystkie i klikamy. Mamy zwymiarowane. Po raz kolejny klikamy DI i wymiarujemy odległości pomiędzy osiami. Oczywiście na razie nasze wymiarowanie jest stricte na roboczo. OK. Co dalej? Kolejnym krokiem będzie utworzenie ściany fundamentowej. Później stworzymy ławę, ponieważ ściana fundamentowa jest nadrzędnym elementem w Revicie dla polecenia ława fundamentowa. OK. W związku z czym przejdziemy do zakładki architektura, wybierzemy ścianę, edytujemy typ, powielimy sobie, nazwiemy tą ścianę ściana fundamentowa, ustawimy od razu też sobie tutaj w opisie jej grubość, to będzie 24 cm, edytujemy jej grubość na 24, materiały i wszystkie szafowania będziemy ustawiać później. OK. I teraz przy rysowaniu ścian mamy możliwość rysowania linią lub od razu prostokątem. Możemy też wybierać linie, przy których ma się utworzyć nasza ściana. Musimy też pamiętać, że mamy tutaj możliwość rysowania ściany na zadaną wysokość lub głębokość. I teraz tak, my będziemy zawsze rysować na wysokość. I czy ta wysokość ma być związana z jakimś poziomem? Możemy to wybrać? Owszem, tak. Pamiętajmy, że teraz jesteśmy na poziomie 0, więc muszę zmienić swój poziom na poziom pierwszy. Minus 1, przepraszam. I zaczniemy rysować. Ustawimy wysokość ściany wiążącą do poziomu 0 i weźmiemy, że wiązanie dołu poziom minus 1 i wiązanie góry do poziomu 0. Wysokość ściany 120 cm. Wszystko nam się zgadza. Rysujemy osiowo i teraz tu wszystkich naszych linii, osi będziemy rysować ściany. Pamiętajmy o ścianach konstrukcyjnych również wewnątrz budynku, które będą miały ławy fundamentowe. I teraz również możemy tutaj sobie na roboczo zwymiarować nasze osie, czyli przypominam narzędzie wymiaruj, skrót klawiszowy DI. OK. Dobrze, mamy teraz nasze osie, ale chcielibyśmy, żeby też wyświetlały nam się ich nazwy tutaj u góry, w związku z czym takim tikiem możemy to zaznaczyć i już jest wszystko w miarę OK.
Jeszcze z tej strony. Tak, widzimy, mamy możliwość wyświetlania teraz tych osi z dwóch stron. Dobrze. I teraz kolejna ważna rzecz. Jeżeli chcemy przypiąć nasze ściany do osi konstrukcyjnej, tak, żeby wraz ze zmianą położenia osi od razu zmieniało się położenie ściany, musimy użyć narzędzia wyrównaj, czyli align, skrót klawiszowy AL. I do ściany, do, przepraszam, osi konstrukcyjnej przypinamy oś ściany, pojawia nam się kłódka, zapinamy i powtarzamy czynności dla każdej ze ścian. Żeby znaleźć oś konstrukcyjną ściany, używamy tabulatora. OK. I popatrzmy, co teraz będzie się działo, kiedy przesunę naszą oś. Ściana podąża za nią, również nasz wymiar też od razu się aktualizuje. Cofnę to polecenie. Przesunę teraz oś drugą. Jak widzimy, również nasze osie się wraz ze ścianami poruszają. Kiedy już mamy przypinane nasze osie do ścian, przejdziemy do rysowania ławy fundamentowej. Aby to zrobić, musimy udać się do zakładki Konstrukcja. I tutaj mamy narzędzie ławy fundamentowej. Zmienimy sobie typ, powielimy, nazwiemy to ława fundamentowa i zadajmy sobie jej wymiar. Niech będzie miała 60 na 40 cm. OK. Ustawiamy teraz szerokość 60, wysokość 40. Klikamy OK. Jak widzimy, rysujemy już naszą ścianą. I teraz możemy wybrać kilka naraz lub klikać pojedynczo w ścianę. Ja wybiorę kilka naraz i pozaznaczam z Ctrl. Wciśnięty Ctrl pozwala mi na wybranie wielu elementów naraz. I po wybraniu wszystkich ścian kliknę narzędzie Finish. Pojawia nam się informacja, że żaden z utworzonych elementów nie jest widoczny w naszym widoku. W związku z czym zmieńmy sobie zakres naszego widoku na roboczo. Dajmy sobie nieograniczoną głębokość widoku. OK. I jak widzimy, pojawiły nam się tutaj wszędzie nasze ławy fundamentowe. Zobaczmy, jak wygląda to w 3D. Prezentuje nam się to w ten sposób. Zmienimy sobie na cieniowany model. Tak. Zmienimy tutaj na dobrą jakość, szczegółowość, poziom szczegółowości na bardzo wysoki. I teraz popatrzmy jeszcze na poziom minus 1, aby równocześnie widzieć kilka okien otwartych, możemy skorzystać z zakładki View i podzielić sobie okna. Okna, które są nam niepotrzebne, zamkniemy, na pewno poziom 0, elewacja i zostawimy sobie to w ten sposób. Troszkę tutaj oddalimy i jak widzimy teraz, dzięki temu, że ściana jest przypisana do osi, przesuwając ją, porusza się wraz z ławą fundamentową, dlatego że ława jest narzędziem podrzędnym w stosunku do ścian. Tak? OK. Kolejnym krokiem będzie wstawienie słupów. Aby to zrobić, udajemy się do zakładki Konstrukcja, narzędzie słup lub skrót z klawiatury CL. Jak widzimy, nie mamy domyślnie tutaj żadnych słupów betonowych, a takie nam będą potrzebne. W związku z czym musimy wczytać rodzinę. Domyślnie Revit ma całą bibliotekę, możemy sobie z niej wybrać to, co nas interesuje, czyli słupy konstrukcyjne, beton. Będzie to słup prostokątny,
czytujemy daną rodzinę, edytujemy typ, powielamy i słup będzie miał wymiary 25 albo 24 na 24 cm. Klikamy OK, zmieniamy jego szerokość. Długość jest OK. I teraz, gdzie chcemy wstawić ten słup? Weźmy sobie, że na przecięciu osi wybieramy osie, na których przecięciu ma pojawić nam się słup. Będzie to przecięcie osi D, wciśnięty przycisk Ctrl i jak widzimy, pojawia nam się tutaj ten słup. Klikamy Zakończ i teraz zobaczmy, co się nam stało. Nie ustawiliśmy od razu wiązań poziomów, w związku z czym słup wylądował nam w dowolnym miejscu. Zawsze musimy pamiętać, aby ustawić tutaj odpowiednie rzeczy lub na zakładce właściwości. Czyli poziom wiązania to jest poziom minus 1, odsunięcie od poziomu minus 1 w dół 0, wiązanie góry to jest poziom 0, odsunięcie od góry również 0, zastosuj. Jak widzimy, nasz słup teraz wylądował w poprawnym miejscu, ma poprawną wysokość. Pod słupem musimy dodać sobie stopę fundamentową. Aby to zrobić, zakładka konstrukcja, stopa fundamentowa. Jak widzimy, nie mamy wczytanej żadnej stopy, więc chcemy sobie jakąś wczytać rodzinę. I teraz szukamy fundamentów konstrukcyjnych. Mamy prostokątną ławę fundamentową. Wczytujemy. Mamy narzędzie stopa. Edytujemy jej, powielamy ją i będzie to stopa fundamentowa 40 na 40 cm. Zmieniamy jej grubość również na 40 cm, podobnie jak ławy, i szerokość 40, długość 40. Mamy OK. I teraz będziemy ją wstawiać na poziomie minus 1 w punkcie przecięcia się tych osi. Jak widzimy, pojawił nam się tutaj pod słupem stopa fundamentowa. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy tutaj sobie uzupełnić, będzie wstawienie dodatkowych trzech słupów tutaj, więc musimy stworzyć kolejną oś. Pamiętamy, zaznaczamy narzędzie utwórz podobne, CS. Revit pamięta, że chcemy tworzyć oś E, czyli kolejną. Utworzymy tutaj też sobie, żeby nam się wyświetlała. Jak dobrze pamiętamy przed chwilą narzędzie słup CL, skrót z klawiatury lub w zakładce konstrukcja. Również możemy posłużyć się skrótem klawiszowym CS, czyli utwórz podobne. I na przecięciu się osi naszej utworzonej E z osią pierwszą i drugą. Klikamy OK. Dodatkowo chciałbym wstawić słup, który będzie po środku. Wstawię go w ten sposób. Jak widzimy, w widoku 3D nasze słupy nie do końca wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. W związku z czym zaznaczamy wszystkie trzy. Wstawiamy wiązanie góry do poziomu 0. Odsunięcie od poziomu minus 1 na 0. Klikamy OK. I już mamy zedytowane te rzeczy. Kolejne zaznaczamy stopę fundamentową. Możemy użyć również narzędzia kopiuj, skrót klawiszowy CO. Kopiuj wiele, zaznaczamy punkt, względem którego chcemy kopiować. Niech będzie to przecięcie osi. I wstawiamy stopy pod naszymi słupami. I teraz nasz słup niech będzie oddalony o 200 cm. OK. Musimy również przesunąć stopę. Możemy to zrobić za pomocą narzędzia AL, czyli wyrównaj, skrót klawiszowy, tak jak mówiłem, AL, do osi słupa, wyrównaj oś stopy.
jest OK. Możemy również od razu przypiąć nasze stopy fundamentowe do słupów, czyli narzędziem AL do osi słupa. Wyrównaj oś stopy. Musimy tutaj pamiętać, że musimy zabezpieczyć się w dwóch kierunkach, czyli do osi słupa również oś stopy. I teraz dzięki poruszeniu tą osią przesuwamy równocześnie słup i stopę fundamentową. Zabieg ten powtórzymy dla pozostałych słupów. Przypniemy to do osi. Sprawdźmy, czy wszystko działa tak, jak sobie to byśmy życzyli. Jest w porządku. Spróbujmy tą osią. Jest w porządku. Jak widzimy, dzięki temu unikamy później przy jakichś przesunięciach osi konstrukcyjnych edytowania wszystkiego od początku. OK. Mamy stworzone nasze słupy, mamy stworzone ściany fundamentowe wraz z ławą fundamentową. Co jeszcze należy teraz przewidzieć? Myślę, że będzie to poszerzenie ławy fundamentowej pod kominem. W związku z czym, aby to zrobić, wstawimy sobie ścianę fundamentową, czyli zaznaczymy ścianę, klikniemy z klawiatury skrót CS, utwórz podobne. I dorysujmy w wybranym miejscu ścianę, która będzie, powiedzmy, w odległości 40. Myślę, że na chwilę obecną nam to wystarczy. Jeżeli trzeba będzie coś zmienić, to zedytujemy to również później. Utwórz podobne i zaznaczam, że klikam teraz tylko dla tej ściany. Co teraz zrobię? Po prostu przedłużę tą ławę fundamentową tutaj za ścianę i tym oto sposobem mam stworzoną również tutaj coś w stylu poszerzenia ławy fundamentowej dla ściany komina. OK. Stawmy sobie tylko tutaj na OK. Jak widzimy, mamy na chwilę obecną stworzony rzut fundamentów. Tak jak wspomniałem, opisy, wymiarowanie będzie w kolejnym wideoporadniku. Na koniec tego wideoporadnika chciałbym Wam przypomnieć najważniejsze rzeczy, czyli kilka skrótów klawiszowych. To jest AL, wyrównaj, CS, utwórz podobne, DI, zwymiaruj. I chciałbym, żebyśmy pamiętali, że ława jest podrzędna w stosunku do ściany i że dzięki temu, że przypniemy wszystko do osi, później przy przesuwaniu osi od razu wszystko nam się przesuwa. To wszystko na dziś. Dziękuję. Do usłyszenia.